drużynę falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Gdyby ktoś powiedział, że zdobędę złoty medal z chłopakami w Grudziądzu na torze, to bym mu powiedział, żeby się rozpędził i w ścianę jakąś walnął.
Coś na bóg chyba! A gdzie jest najlon? Gdzie jest najlon? Na końcu by tu siły nie było! Dawaj na rwę! O kurwa! Zależy jakaś bunka będzie, co? Ja na pogadę cię wjechać! Ale wiem jak to... Kacu! Olbrzymie gratulacje, najlepsi juniorzy w Polsce, więc każdy teraz po kolei dwa słowa o dzisiejszych zawodach. Zaczynamy od Damiana. Proszę dwa bardzo. Słowa. Było znaczy, fajnie. Mogą być dwa było zdania. Fajnie. No, przypasowało całej naszej trójce. Kuba był w gotowości cały czas, tam pomagał nam w boksie i mamy złoty medal. Mateusz? No i cieszymy się. Ciężka praca przez cały sezon w zawodach młodzieżowych i mamy na koniec efekt. Tornie należy do moich jednych z ulubionych, ale on dzisiaj był dobrze przygotowany i świetnie nam się jeździło. Norbert, można powiedzieć, że tymi zawodami dzisiejszymi odczarowałeś tor w Grudziądzu. Tak, tak. No dokładnie. Ja też się cieszę. Jakby mi ktoś powiedział, że zdobędę złoty medal z chłopakami w Grudziądzu na torze, to bym mu powiedział, żeby się rozpędził i w ścianę jakąś walnął. Także no fajnie się od początku to dla nas potoczyło. 3 wygrane na 5-1. Później mogliśmy sobie pozwolić na jakieś małe błędy, więc mamy złoto. Kolejne. Kuba, ty dzisiaj nie miałeś okazji wyjechać na tor, ale mocno wspierałeś chłopaków w parku maszyn i byłeś gotowy cały czas do tego, żeby wyjechać. Tak jest, czekałem na swoją szansę, niestety nie dostałem. A jedyne, co mogę powiedzieć, to, że chłopacy pokazali klasę w każdym swoim wyścigu. No, to co pan? Jeszcze, Kuba. Czemu nie wjechałeś w tą taśmę? To tak na koniec jeszcze raz gratulacje. No i co, pokazujemy chyba, że tak naprawdę Folubas juniorów nie ma chyba tych najsłabszych w Polsce, prawda? Tak, no każdy ma prawo do własnych opinii, ale my robimy swoje i mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk przed następnym sezonem. Super, gratulacje raz jeszcze. Olbrzymie podziękowania. Cieszymy się bardzo wszyscy. Jesteśmy zadowoleni. To jest zwieńczenie całego roku pracy. Także ja bym powiedział, nawet któryś z zawodników to już mówił dzisiaj. Ja powtórzę, że to nawet chyba jest złoty medal ważniejszy od tego, który zdobyła para zielonogórska w Gorzowie. Czyli mamy drugi. Ten złoty dzisiejszy jest wywalczony po całym roku. Dlatego ważniejszy. Po całym roku zmagań z różnymi drużynami poprzez eliminację, półfinały i dzisiejszy finał wygrany przez nas. No, jesteśmy niepowzięci, zadowoleni. Gratulacje wszystkim, którzy nam pomagali. Pracowaliśmy na to, no, nie tylko sama drużyna, ale wszyscy, którzy nam pomagali, to mają swoją zasługę w tym złocie zielonogórskim zdobytym dzisiaj. Wideorejestratory 24.pl. Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.